Ja byłem na sali obrad i ani ja, ani nikt z koleżanek i kolegów obok nie miał w tym głosowaniu żadnych problemów. Ale zdarza się i wielokrotnie widziałem, że maszynka może gdzieś tam zawieść, albo ktoś źle włoży kartę, albo w tym przypadku myślę, że wielu nie potrafiło do końca zagłosować, i wtedy można faktycznie wnioskować o reasumpcję. Po podaniu oczywiście wyników głosowania, ale nie zdarzyło mi się i muszę powiedzieć jako poseł drugiej kadencji żeby ktokolwiek z dochodził do pani marszałka, pani marszałek i mówił, że trzeba anulować, bo mogą być wyniki nie po naszej myśli. Więc to jest absolutnie nie do przyjęcia. A z kłopotami jeszcze może panowie? Mieli kłopoty czy nie? Ja i... widziałem, ja, ja nie miałem, ale widziałem posłów, którzy mieli kłopot. To było innego charakteru, innego rodzaju głosowania niż zazwyczaj. Mamy dużo posłów w pierwszej kadencji. Chociaż I... najgłośniej krzyczeli chyba ci, którzy już obycie parlamentarne mają. Tego Myślę, już... nie mierzyłem tam decybelami. Natomiast Szanowni Państwo, no to jest rzecz naturalna i dzieje się kilkadziesiąt razy w trakcie kadencji, że jeżeli w trakcie głosowania jest jakieś zamieszanie, posłowie sygnalizują właśnie, że coś nie działa, krzyczą na przykład nie działa, no to system jest resetowany i zliczamy od nowa.